W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakie korzyści zdrowotne niesie ze sobą witamina B12. Na końcu odcinka powiemy także o bardzo częstym błędzie stosowanym podczas suplementacji tej witaminy, a oto wymienione w punktach korzyści zdrowotne witaminy B12. 1. Działanie przeciwbólowe. Witamina B12 jest w szczególności korzystna w łagodzeniu nerwobólów, takich jak mrowienie, kłucie czy drętwienie kończyn. Jest bardzo skuteczna w łagodzeniu bólów kręgosłupa na całym jego odcinku. Zmniejsza objawy związane z bólem szyi, a także skutecznie łagodzi ból krzyża. Zmniejsza ból w przypadku owrzodzeń jamy ustnej. Witamina B12 jest w szczególności użyteczna w neuropatii cukrzycowej. 2. Zdrowie mózgu. Witamina B12 pełni rolę ochronną w zapobieganiu zaburzeniom rozwoju mózgu. Chroni także przed otępieniem u osób starszych. Witamina B12 ma krytyczne znaczenie dla osób po udarze mózgu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ma właściwości regeneracyjne. Udowodniono, iż witamina B12 naprawia uszkodzone neurony w mózgu, które powstały wskutek niedokrwienia. 3. Sen. Witamina B12 poprawia zaburzenia rytmu sen-czuwanie. To wszystko dzięki temu, że zwiększa wrażliwość na światło, która spowodowana jest zmniejszonym poziomem melatoniny. Witamina B12 zmniejsza także objawy zmęczenia, które powstają rano po niewłaściwym śnie. 4. Depresja. Suplementacja witaminy B12 w dużych stężeniach poprawia objawy depresji. Ale co ważne, witamina B12 stosowana przez kilka tygodni lub kilka lat w drastyczny sposób zmniejsza ryzyko nawrotu depresji u osób, u których nawroty już występowały. 5. Laktacja. Udowodniono, iż regularna suplementacja witaminą B12 poprawia laktację u kobiet. 6. Atopowe zapalenie skóry. Miejscowo stosowana witamina B12 jest skutecznym zewnętrznym lekiem na atopowe zapalenie skóry. Jest bardzo dobrze tolerowana i w zasadzie nie niesie ze sobą ryzyka stosowania. 7. Oczy. Choroba, która nazywa się zwyrodnienie plamki żółtej, może powstać poprzez obniżone poziomy witaminy B12, ponieważ obniżone poziomy tej witaminy powodują wzrost stężenia homocysteiny. Poziom zmniejszenia ryzyka jest stanowczy, ponieważ witamina B12 redukuje aż o 40% ryzyko powstania tej choroby. 8. Stan zapalny. Witamina B12 hamuje produkcję cytokin w limfocytach T i może być skutecznym antidotum w stanach zapalnych w przypadku, kiedy inne leki nie są sobie w stanie poradzić. Stosowanie witaminy B12 w przypadku stanów zapalnych musi być wykonane empirycznie, czyli metodą prób i błędów, ponieważ nie u każdej osoby witamina B12 może wykazać to działanie. Witamina ta może występować w postaci cyjano, hydroksy, metylo lub dezoksyadenozylokobalaminy. Pamiętajmy, cyjanokobalamina jest najmniej naturalną postacią witaminy B12, ale ponieważ jest najbardziej stabilna, jest najczęściej używana w suplementach diety, ponieważ jej okres zdatności jest najdłuższy. Dlatego przed zakupem suplementu diety z zawartością witaminy B12 czytajmy etykiety. Powinniśmy poszukiwać metylokobalaminy, czyli najlepszej formy witaminy B12. Ta forma lepiej się wchłania oraz dłużej magazynuje się w naszych tkankach. Jeśli chorujesz na chorobę przewlekłą, to wiedz, że większość chorób cywilizacyjnych powodowanych jest przez chemię zawartą w pożywieniu. Pożywienie przenosi do naszego ciała chemikalia takie jak metale ciężkie, pestycydy, antybiotyki, konserwanty czy sztuczne dodatki do żywności. Toksyny te mogą powodować choroby nowotworowe, cukrzycę, nadciśnienie czy choroby psychiczne. Dlatego zapoznaj się z moją książką Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Książka ta pomogła już wielu osobom, a ponieważ jestem lekarzem, wiem, co piszę. Pobierz darmowy rozdział mojej książki i znajdziesz ją w linku pod tym filmem.